wszystko organizowane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji Sportu w Witkowie, przez pana Rajskiego, który jest całym sercem tej operacji. Mamy wiele występów, wszystkie przedszkola się prezentują, oprócz tego działające właśnie grupy taneczne tutaj przy ośrodku na nowej hali widowiskowej. Oprócz tego recitale znanych muzycznych gwiazd, że tak powiem, naszej małej gminy. Na końcu mamy koncert WZP, takiego hip-hopowego zespołu, no i oczywiście pokaz fajerwerków. Wszystko otoczone fajnym, myślę, pomysłem i atmosferą, która udziela się wszystkim. Była taka sytuacja, że pani, która nikomu nie znana, przyniosła coś na licytację. To był taki symbol tego, że po prostu każdy może przyjść i coś od siebie dać. Zapraszamy, zapraszamy, rozgrzejmy ich, bo coś co mnie śmiali, kromki wydawały, nie ma co się denerwować, w razie czego dzwońcie, ja przyjdę, pomachamy razem, myślę, że będzie mi cześć Filip, myślę, że będzie super, jeszcze raz, wielki hałas dla nich! Wspólnie bawić się, a przy okazji wspomóc wspólnie jako społeczeństwo działania na rzecz ochrony zdrowia tej czynnej, jak i biernej. Myślę, że te miliony złotych, które są darami społeczeństwa, datkami na rzecz osób potrzebujących, to szczytny cel. Myśmy przyjęli w tym roku założenie, że pod hasłem Witkowianie artystycznie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ten sposób pomagamy temu przedsięwzięciu. Mamy tylko i wyłącznie lokalnych wykonawców. 4 godziny programu plus koncert hip-hopowy na zakończenie po godzinie 20, jak również tradycyjne Światełko do Nieba o godzinie 20. To wszystko elementy, które składają się na podziękowania dla społeczeństwa gminy Witkowo za dar w postaci datków złożonych do puszek. Bardzo cieszy, że nasi mieszkańcy bardzo otwarci są na takie akcje, bo tu już dzisiaj 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcę powiedzieć, że u nas w Witkowie niemalże od początku też gramy. Oczywiście chcemy dołączyć się do tej wielkiej akcji, bo wiadomo, głównym celem jest zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu. W tym roku będzie to pomoc dla najmłodszych i najstarszych naszych ludzi. Natomiast chcę dodać, że poza zbiórką oczywiście jest to piękna zabawa. Jest zaangażowanie bardzo wielu ludzi, naszych artystów tutaj miejscowych, dzieci, młodzieży, zespołów. Wszyscy po to, aby wspólnie się bawić, a bawią się wesprzeć, tak jak już powiedziałem, finansowo tą wielką akcję. Przy organizacji tutaj w Ośpu Witkowie angażują się prawie wszyscy mieszkańcy Witkowa i nie mogło zabraknąć modelarzy. Oczywiście, tradycyjnie jak co roku wystawiamy się w ten sposób, jak gdyby uatrakcyjniamy tą imprezę. Co tutaj można zobaczyć? To jest cały przekrój tego, co robimy w modelarni, czyli od modeli najprostszych. Przykładem są prace naszych najmłodszych adeptów sztuki poprzez modele plastikowe do zaawansowanych modeli latających, zdalnie sterowanych. Jestem.